Witam Was na kolejnym wypadzie do lasu. O, niedziela. Pora było się wybrać. Rano deszcz spadł. Może coś akurat wyrosło. Ostatnim razem, co byłem, to było gdzieś poniedziałek albo wtorek. Także kilka dni minęło od ostatniej wizyty w lesie. A być może coś się pokaże. To subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się, jak już coś znajdę. O. Dzisiaj gorąco, przeszło 28 stopni, skwar, duchota, ale może coś się pojawiło. No i trafił się pierwszy grzybek. Ledwo wszedłem do lasu, a to już pierwsza gołąbka. Lecz tego typu gołąbek nie zbieram. Rozejrzę się tutaj jeszcze kawałeczek, czy coś nie urosło, coś się w liściach nie kryje. Ledwo wszedłem do lasu, a tu już z człowieka się leje. O. W tym miejscu na razie nic nie widać. To widzimy się, gdy coś większego znajdę. Kolejna grupka muchomorów się trafiła. Oczywiście muchomorów nie zbieram. Żadnych. Nawet tych czerwieniących, które niby są jadalne. Ale sama nazwa odstrasza. Aby spróbować. Zmierzam właśnie na kolejną miejscówkę. Sprawdzić, gdzie ostatnio znalazłem zajączki. Zobaczymy. Może coś się uda znaleźć. Zjadliwego oczywiście. Tu coś rosło, chyba jakiś borowik, chyba. Nie wiadomo, mocno zjedzone. Ledwo wszedłem do lasu i kolejny grzybek się trafił. Kolejna gołąbka. Oczywiście tych nie zbieram, że jest tak dużo gatunków gołąbek, że nie idzie się niestety połapać. O, szukamy dalej. A być może na coś się trafi. I tak. Ten na drodze, ten grzybek obiedzony, to był borowik. O! Nie zauważyłem, a to kolejne. Trzy sztuki gołąbków pokoju. Może zaraz coś znajdziemy, skoro na początku gołąbki się trafiły. To może i zajączki będą. A to widzimy się, jak już coś znajdę. O, ledwo wyłączyłem nagrywania, a to kolejne gołąbki. To jedna. Tu pod drzewkiem jakiś grzybek kolejny. A tu
kozaczki z innej paczki. Tam już starsze okazy. O matko, ile ich tu wysypało. Pięknie. Tam kolejne. I zajączek. Super. I ja bada badu. Idziemy zbierać. Przeszedłem kawałek niżej. Tych kozaków, co znalazłem. A tu taki mały prytek rośnie, zajączek. Teraz go za chwilkę zbiorę. Tam kolejny rośnie. A tutaj, jeżeli trafię dobrze, kolejne gołąbeczki. Ale jeszcze czegoś takiego pod tym jedynym drzewem to nie widziałem, żeby aż tyle kozaków w jednym miejscu było. I to gdzie tu kurwa świerki są? I sosny. Co jest grane? Że... Dziwacznie. Naprawdę dziwacznie w tym roku. No to widzimy się, jak coś znajdę jeszcze. No i trafił się kolejny grzybek. Ale tym razem niejadalny. Muchomorek. Ale powiem wam, już tu agenta specjalnego widzę. Tu jedna, ten zajączek, tu drugi, a tam pod liściami, pod jeżyną kolejne. Tyle co dołożę nagrywanie, już grzybek. Jeszcze tego to nie pisali dzisiaj. Super. A tam taki kolejny duży. Super. Takie zwiedzanie lasu i zbieranie grzybków jest najlepsze. Nie ma co. Biorę się za zbieranie. Widzimy się niebawem. Kto zgubił piórko? Powiedzcie mi, od jakiego ptaka? No i to by było na tyle z dzisiejszego grzybobrania. Bym jeszcze pochodził, ale już się tak ciemno robi, że praktycznie mało co widać. Wypadałoby z rana przyjść, gdy będzie rosa, a łebki grzybów będą świecić. O, ale troszeczkę zajączków się zebrało. Kilka prawdziwków, które zapomniałem przez nagrać. A zresztą zobaczycie sami zdjęcie już z domu, jak je powykładam na tacę i to, co żeście widzieli ze mną podczas spotkań tych zajączków, tego, to będziecie mieli na filmiku, a wykład borowikowy na tacy. O. Zbyt ciemno się w lesie zrobiło. A niestety jeszcze słońce do tego daje popalić. Jest tak duszno i wilgotno, że to jest masakra. Patrzę tu jeszcze pod leszczynami i dębiną, buczyną. Czy nie ma czasem jakiego jeszcze borowika? Ale nic nie widać na razie. Tu nieco jest jaśniej, to... No tak. To by było na tyle
Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. No i kliknięcia w dzwoneczek, abyście byli cały czas na bieżąco z filmami. A jutro będzie maraton. Dziś poskładam dla Was odcinek, także jutro będziecie mieli z samego ranka co obejrzeć. Do kawusi. Trzymajcie się, hej.